punktu szczepień masowych w Szamotułach, Zarząd Górków w Szamotułach przygotował ciekawą wystawę. Proszę o niej opowiedzieć. Na tej tymczasowej ekspozycji chcemy pochwalić się obiektami, które do tej pory nie były jeszcze prezentowane, bowiem w naszych zbiorach są od niedawna. To są eksponaty pochodzące z apteki pod Orłem, która w Szamotułach powstała w 1795 roku i dopiero kilkanaście lat temu przestała funkcjonować. Apteka ma bardzo ciekawą historię i bogatą tradycję i udało nam się wejść w posiadanie takich obiektów jak chociażby dawne moździerze aptekarskie, w których ucierano leki, czy też butelki, w których były przechowywane różnego rodzaju substancje potrzebne do wyrobu tych leków. Niektóre z tych obiektów mają nawet ponad 100 lat. Ponadto ustawiliśmy specjalnie też gablotę, w której pokazujemy sprzęt medyczny, który otrzymaliśmy jako darowiznę całkiem niedawno. Znalazły się tutaj i strzykawki, dawne stetoskopy, czy chociażby narzędzia lekarskie, jakie były używane w gabinetach medycznych w okresie na przykład wczesnego PRL-u i nieco później. I mogą też osoby przychodzące tutaj zobaczyć dwie plansze, na których jest chociażby dawna część szpitala, tak zwany zakład świętego Józefa i zdjęcie apteki pod Orłem, o której już wspominałam. Chcemy pokazać po prostu, że Szamotuły są miastem, które mają bardzo bogatą historię i ciekawe tradycje i chcemy właśnie przybliżyć te dzieje chociażby apteki pod Orłem, czy pokazać jak kiedyś wyglądała, że tak powiem, medycyna, nawiązując do tych narzędzi, ale no przede wszystkim chcemy zainteresować tych, którzy tutaj przyjdą i liczymy na to, że oni po prostu wrócą do nas jako zwiedzający, bo kiedy zobaczą ten kawałek szamotulskiej historii, będą chcieli poznać jej znacznie więcej. W tym momencie zapraszamy oczywiście do muzeum, na razie tylko do zamku, ale miejmy nadzieję, że już wkrótce będzie można zwiedzać całe muzeum. Jak wyglądała działalność kulturalna w dobie pandemii, jeśli chodzi o Szamotulskie Muzeum? Jesteśmy na wystawie, która niebawem zostanie otwarta, ale no, o innych nie słyszałem, pewnie ze względu na to, że muzeum było zamknięte dla zwiedzających, to prawda? Przez ponad rok muzeum było zamknięte dla zwiedzających z małą przerwą i faktycznie żadnych wernisaży, nowych wystaw nie organizowaliśmy. Również teraz staramy się wyjść z naszą ofertą na zewnątrz, a nie pokazywać nowych wystaw, zwłaszcza dużych przedsięwzięć w murach muzeów, ponieważ no, liczymy się z tym, że ciągle te ograniczenia pandemiczne powodują to, że publiczność nie może tak, jakbyśmy to chcieli i oczekiwali, pojawiać się w naszych murach, choćby przez to, że są ograniczenia dotyczące ilości osób na metr kwadratowy i tak dalej, i tak dalej. Państwo doskonale zdają sobie z tych ograniczeń sprawę. Jednak jesienią na pewno, mam nadzieję, sytuacja wróci już całkowicie do normy i Muzeum Zamek Górków wróci do cyklicznych wernisaży i wystaw. A to, co Państwo widzą tutaj, jest to próba zrekompensowania tego wszystkiego, tych niedoskonałości, o których Pan wspomniał. Wychodzimy na zewnątrz. Trudno tu mówić, że będziemy robić otwarcie czy wernisaż. Jest to przypomnienie publiczności, która będzie się przewijać przez powszechny punkt szczepień, że muzeum działa, istnieje, pamięta o mieszkańcach Szamotu i ma nadzieję, że mieszkańcy nie zapomną również o muzeum. I zapraszamy, tak jak już mówiła pani kustosz, na najbliższe nasze wystawy i wydarzenia.